Starej Kopalni podsumowano trzecią edycję Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka. Dzięki zaangażowaniu zarówno Stowarzyszeń Górniczych, jak i Wałbrzyskiej Młodzieży udało się znacząco rozbudować to wydarzenie. Festiwal rozpoczął się praktycznie już w listopadzie. Przez cały miesiąc Stara Kopalnia gościła wydarzenia w ramach Górniczego Uniwersytetu Otwartego, czyli cykl wykładów poświęconych historii wałbrzyskiego górnictwa i jego wpływowi na okoliczną przyrodę. Właściwe obchody Górniczego Święta miały miejsce od 1 do 4 grudnia. Był to czas obchodów jak za dawnych lat. Impreza po raz pierwszy odbyła się w Wałbrzychu na taką skalę, ale organizatorzy zapewniają, że nie zamierzają na tym poprzestać, ponieważ to wydarzenie ma szansę stać się sztandarową imprezą naszego miasta i z czasem przyciągać ludzi z zewnątrz. Do tego potrzeba jednak jeszcze sporo zaangażowania. Dzisiaj upływa termin składania wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i taki wniosek oczywiście złożymy. Z tym, że nie będzie to wniosek dotyczący standardowych działań podczas festiwalu, ale wszystkich działań około kulturalnych, około edukacyjnych, które temu festiwalowi będą towarzyszyły. Wałbrzych był, jest i będzie i historii górniczej Wałbrzycha nie da się po prostu zapomnieć, albo przynajmniej nie powinno się dać zapomnieć. Dlatego, żeby nie zapomnieć, to trzeba Festiwal Tradycji Górniczej organizować i to w takiej formule, aby przede wszystkim o tym wiedziały dzieci i młodzież, czyli ci, którzy nigdy już nie zobaczą prawdopodobnie w Wałbrzychu pracującej kopalni. Młodzież obserwuje wydarzenia festiwalowe i uczy się, jak było. Emerytowani górnicy natomiast przypominają sobie, jak było dawniej i biorą udział w wydarzeniach, które nieodłącznie kojarzą mi się z czasami młodości. Z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz bardziej jest większe zainteresowanie. Cieszymy się ogromnie młodzieży właśnie, bo to jest dla nas najważniejsze. I ten nasz Festiwal Tradycji Górniczych zaczyna żyć własnym swoim życiem. Jest coraz lepiej z roku na rok. Przypuszczam, że w 2018 będziemy jeszcze lepsi. Praca nad kształtem tegorocznego festiwalu już się rozpoczęła. Jego rozmiar w głównej mierze będzie zależał od pozyskanych środków z zewnątrz. Na sztandarowe wydarzenia możemy liczyć z pewnością, a liczba imprez towarzyszących zależeć będzie od tego, ile uda się pozyskać funduszy zewnętrznych.